Witam Was w ostatniej scenie. Przy kręceniu tego składu Intercity Kociewie, przełom 2020-2021 roku, zostałem poproszony, jest to druga taka prośba o przejazd. Na pierwszym planie mamy oczywiście wagon pierwszej klasy Roco, ten taki w wersji bardziej skróconej. Pokazuję go dlatego, że zostało mi zaproponowane, aby ten wagon wykorzystać w składzie. No niestety nie wykorzystałem tego wagonu w składzie, ale ustawiłem go na bocznicy, co by sprawiedliwości stało się zadość. Natomiast w pociągu, który jeździł na makiecie, wykorzystałem no troszeczkę jakby inne tutaj modele. Zaraz nam ten pociąg ładnie podjedzie. Jest akurat na stacji Kraków. I tak, moi drodzy, witamy przede wszystkim pierwszy model, który odegrał rolę w tym, że filmie. Ja pozwolę sobie już wyłączyć mu dźwięk, co by nam było łatwiej się tutaj dobrać do komentarza. Otóż, jak nie trudno się domyślić, jeżeli mamy siódemkę w malowaniu Intercity, no to jest oczywiście to siódemka Pico. Siódemka Pico, tak jak widzicie, EU07323. Jest to oczywiście model firmy Pico. Proszę bardzo, pudełeczko. O numerze 96378. Epoka oczywiście szósta. Tak jak Pan Bóg przykazał. Piękna lokomotywa.
I tutaj widzimy, że mamy tutaj zakład południowy. Kolejne dwa modele wykorzystane do tego składu. Uwaga! Skład jest składem dwuwagonowym, oba wagony pierwszej klasy. Jest to skład Kociewie, a nie tak jak to było powiedziane w zapowiedzi stacyjnej. A więc proszę mi wybaczyć to, że zapowiedź stacyjna nie była pociągu Kociewie i że wykorzystałem tą zapowiedź, ale uważam, że no, te wszystkie dźwięki dodają pewnego smaczku tym przejazdom, więc pozwoliłem sobie tam coś takiego zrobić. Być może kiedyś pokuszę się o podłożenie dźwięku zamiast puszczania go z lokomotywy, o podłączenie tam jakiegoś dźwięku dodatkowego, który będzie imitował zapowiedź konkretnych tutaj właśnie pociągów. Jeżeli chodzi o wagony, to tak jak wspomniałem, został mi zaproponowany wagon pierwszej klasy Roco. I ten wagon, który widzieliście na bocznicy, to wagon pierwszej klasy Roco w wersji skróconej, tak jak to tutaj na opakowaniu zostało już zaznaczone 1 do 100, 54-17-2. Natomiast oba wagony, które widzieliście w składzie, to oczywiście wagony Pico. Jeden z tych wagonów jest z oczywiście tych czterech wagonów, które Pico wydało w zeszłym roku 2020 albo przełom 19-20. To jest oczywiście wagon pierwszej klasy o numerze 97605, tak? 112 AG. A drugi wagon, który tam się znajduje, to wagon z tak zwanej drugiej edycji 97605-2. To tyle o modelach, które widzieliście. Dzisiaj zrobiłem troszeczkę inny przejazd, troszeczkę inaczej ten pociąg pojechał. Cóż, drugi taki skład, powiedzmy, zamówiony, więc bardzo dziękuję za te zamówienia. Będę się starał je realizować w miarę moich możliwości. Nie wszystko jestem w stanie zrobić, bo chcecie zarówno filmy z przejazdów, jak i filmy z budowy makiety, która cały czas tutaj właśnie teraz powstaje. I chcecie różne jeszcze takie różne tutoriale związane z konwersją modeli. Jest tego sporo, bądźcie cierpliwi, na pewno nie zawiedziecie się, będą różne filmy o różnej tematyce, tylko po prostu musimy być cierpliwi. Ja Wam życzę pogodnego dnia, jest to kolejny film w ramach przerywnika przy prezentacji tych kilku modeli bułgarskich, ale modele bułgarskie również się skończą, zajmiemy się również, moi drodzy, budową makiety. Tak jak widzicie, pojawił się wiatrak, pojawiły się nowe budynki, coś niecoś tutaj zaczyna się dziać, a więc na pewno będzie jakiś kolejny odcinek z budowy, no i oczywiście elementarz modeli, a więc możecie się już wkrótce spodziewać jakiegoś kolejnego odcinka z elementarza moich modeli. Życzę Wam pogodnego dnia, do zobaczenia, cześć!